Wózek Grande składamy z tych elementów: koła, poszycie kosza, osłonka na nóżki, budka, siedzisko, folia przeciwdeszczowa, barierka dla dziecka. Aby rozłożyć stelaż, zwalniamy blokadę z boku. Odsuwamy blokadę na rączce i przyciskamy przycisk. Stelaż rozkładamy jednym zdecydowanym ruchem. Montujemy koła. Duże z tyłu, małe z przodu. Wystarczy je tylko wcisnąć. Teraz montaż poszycia kosza. Na tylnej rurce zapinamy go na zatrzaski. Z boku wsuwamy na zaczep, podobnie z przodu, i dopinamy paski. Teraz jeszcze budka. Wsuwamy go do otworów w stelażu. Pozostał nam montaż rączki. Wsuwamy i dopinamy dodatkowy pas. Nasza spacerówka Grande zmontowana i gotowa do zadań specjalnych. Jakich? Rozpiętość budki jest regulowana. Na dole znajduje się ekstra ochrona przeciwsłoneczna, a odpinając zamek, zwiększamy jego powierzchnię. W chłodne dni przyda nam się ochraniacz na nóżki. Montujemy go na rzepy, dwa po każdej stronie. A folię przeciwdeszczową po prostu naciągamy. Aby zablokować przednie koła, przesuwamy te plastikowe elementy wystającym fragmentem do przodu. Hamulec centralny blokujemy i odblokowujemy tak. Podnóżek opuszczamy, naciskając przyciski po bokach. Aby położyć siedzisko, ściskamy klamrę i opuszczamy. Demontaż poszycia. Zdejmujemy poszycie z zaczepów na rączkach. Odpinamy tylne i spodnie rzepy oraz klamry. Zsuwamy poszycie z uniesionego podnóżka. Materiał kładziemy na płasko. Wyciągamy pasy bezpieczeństwa, a następnie usztywnienia ze środka. Gotowe! Wózek złożymy jedną ręką. Odsuwamy blokadę, naciskamy przycisk i składamy na płasko.